Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na recenzję słuchawek Liokat HP758C. Są to słuchawki na mini jackach, ale posiadające także LEDy, kosztujące w okolicach plus minus 100 zł, ale dokładne ceny sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu. Wystarczy kliknąć i będziecie wiedzieć, gdzie są w tej chwili do kupienia najtaniej. A tymczasem bez przedłużania zapraszam Was na recenzję, zaczynamy. Jest to headset o nazwie HP785C. 2 m 10 cm przewodu, wbudowany mikrofon, złącze mini jack oraz światełka, bo mamy dodatkowo USB. Jak zwykle tylko krótka instrukcja w zestawie. Impedancja 32 ohmy, pasmo takie bardzo standardowe dla słuchawek gamingowych, 50 mm przetworniki. Mamy czułość tutaj samych słuchawek i czułość mikrofonu minus 58 dB. No, sprawdzimy to oczywiście w praktyce, test mikrofonu jak najbardziej będzie. No i po kolei lecimy. Zaczniemy od kabelka, który jak widzicie jest dość ciekawy, bo ma taki mocarny oplot. Jednocześnie dość dobrze się układa, jest to grube. Bardziej taki oplot widziałem gruby niż w myszkach, słuchawkach, to bardziej w jakichś kablach HDMI, czymś takim. No i zobaczcie, standardowo dwa jacki, mikrofon, słuchawki i mamy tutaj USB do zasilania światełek, czyli jak podłączymy, będziemy mieli światełka, jak nie podłączymy, to ich mieć nie będziemy. Zobaczcie, jak to wygląda sobie w ciemności. Całkiem dobrze to świeci, przyjemne takie powolne przenikanie kolorów, nie jakieś tam dyskotekowe, więc myślę, że jest to całkiem ok, ale jakbyście tego nie chcieli, możecie wyjąć wtyk USB i nie będzie nic świeciło. Jeśli chodzi o zakotwiczenie wtyku, no to powiem Wam, że tutaj ten element dość dobrze trzyma, ale w środku coś tam słychać. Mikrofon. Mikrofon mamy elastyczny, doginany. Natomiast nie jest on w żaden sposób tutaj chowany. Jeśli chodzi o pałąk górny, no to taki standardowy plastik. Elastyczność, no powiem Wam, że są troszeczkę elastyczne, ale za bardzo bym ich nie wyginał. Miękka poduszka, obszycie. Wykończenie taką standardową ekoskórą. Prowadnice, co ciekawe i co fajne, wzmacniane metalem. Nie ząbkują co prawda, ale da się tutaj dość precyzyjnie je wyregulować. Jakość tworzywa na tych całych obudowach na pałąku jest w miarę ok. W tej cenie oczywiście względem designu wyglądają całkiem fajnie. Mam takie wstawki z pomarańczowego plastiku, troszkę pomarańczowej ekoskóry i wnętrza, przez które też troszeczkę tutaj przebija światełko. We wnętrzu siatka i zobaczcie, wypełnienie bardzo podstawowe, jakość ekoskóry też podstawowa. Powiedzmy, że dość przyjemne w dotyku, a jeśli chodzi o wielkość tych wnętrz, to już sprawdzamy. Owalne są tutaj te przestrzenie i ma to dokładnie 50 mm. Jeśli chodzi o głębokość, bo jakby nie było, są to słuchawki wokouszne, a nie nauszne, więc powinny też zakrywać uszy i żeby się one tu mieściły. No powiem Wam, prawie 2 cm, 20 mm, więc całkiem ok. Moje uszy w każdym razie te słuchawki dość dobrze zakrywały. I jeszcze taki teścik, czy tutaj nie pękną nam te prowadnice i ten pałąk. No dobra, powiedzmy, że jest w miarę ok. Nic tutaj złego się nie stało. Pomimo, że dość energicznie tym tutaj manewrowałem. Zobaczmy teraz, ile te słuchawki ważą. 260 gramów, czyli taka typowa waga średnia jak na słuchawki dla gracza. Jest ok pod względem wagi, po prostu nie ciążą na głowie i można sobie w nich dość długo pograć. Natomiast jeśli chodzi o dopasowanie, zobaczcie, na graczu szczupłym jest całkiem ok. Mikrofon dochodzi tutaj bardzo blisko ust, więc nie powinno być z tym problemu. Headset średniej wielkości, jakieś takie nauszniki czołgisty, więc jest pod tym względem dobrze. Całkiem fajnie te LEDy nam tutaj zdobią te słuchawki. No, kolorystyka Liokata i powiem Wam, że nie cisną w ogóle. Są tutaj dobrze dostosowane, jeśli chodzi o rozpiętość tego pałąka, że na osobach szczupłych jest po prostu komfortowo, nie ciśnie, jest ok. Teraz troszkę je powiększę i spróbujemy, jak leżą na graczu bardziej masywnym. No zobaczcie, tutaj uszy już nie są zakrywane w całości. Są maksymalnie rozregulowane w tej chwili. No zobaczcie, jak to wygląda. Troszeczkę tutaj nie zakrywają do końca uszu. O, mamy tutaj odstępy tyłem, więc tutaj bym się ośmielił na stwierdzenie, że raczej dla osób o mniejszych lub średnich głowach niż dla osób bardziej masywnych, bo zwróćcie uwagę, że tutaj
na osobie szczupłej te uszy były lepiej od przodu zakrywane i od boku, ale od tyłu lekkie przestrzenie i tak powstają, ponieważ ta gąbeczka mogłaby być tutaj grubsza, dlatego też nie spodziewajcie się jakiegoś mega wygłuszenia po tych słuchawkach, bardziej na poziomie podstawowym. Tak więc wiecie już wszystko, jeśli chodzi o stronę techniczną. Teraz jeszcze czas na test mikrofonu i wrażenia dźwiękowe. Słuchawki od Liokata już założone. Zobaczcie, headset nie jest duży, nie odstaje za bardzo. No i w tej chwili usłyszycie próbkę mikrofonu tych słuchawek. Powiem Wam, przygotujcie się, że będzie całkiem nieźle. No, zaczynamy, posłuchajcie sami. To jest próbka dźwięku z mikrofonu słuchawek Liokat HP785C. Słuchawki nagrywają z przyzwoitą głośnością, ale zróbmy chwilkę przerwy, żeby usłyszeć, czy są jakieś szumy w tle. No dobrze, poziom głośności przyzwoity, jakość dźwięku myślę, że w słuchawkach, które są dość podstawowe, jest bardzo ok. Macie obszerną próbkę za sobą, więc sami wyciągnijcie wnioski, czy ten mikrofon uważacie za ok, czy nie ok. Czas na wrażenia dźwiękowe, na początek muzyka orkiestralna, klasyczna. Powiem Wam, że tutaj jestem zaskoczony, ponieważ odsłuch dość trudnego, jakby nie było gatunku, wypadł naprawdę nieźle. No, może użyjmy słowa przyzwoicie, ponieważ wszystkie tony się zgadzają. Na przykład tony niskie nie wybijają się na siłę, nie zagłuszają pozostałych pasm. Tony wysokie są dość czyste i bardzo przyzwoite tony średnie. Nie jest to oczywiście poziom audiofilski odsłuchu, ale jak najbardziej do przyjęcia. Jeśli chodzi o muzykę rozrywkową i elektroniczną, no to naprawdę bardzo przyzwoicie te słuchawki wypadają. Przede wszystkim mamy mocny, soczysty bas i energiczne, dość szczegółowe utwory. Całość brzmi po prostu dobrze. Jeśli chodzi o muzykę rockową, mamy tutaj ponownie całkiem przyjemny odbiór. Z zaznaczeniem, że dźwięk jest delikatnie ocieplony, natomiast czystość wokali jest na dobrym poziomie, a gitara elektryczna, jak i perkusja brzmią ok. Jeśli przy pomocy tych słuchawek chcecie obejrzeć film lub serial, no to spodziewajcie się mocnych, naprawdę mocnych efektów specjalnych i ogólnie przyjemnego poziomu wrażeń. Słuchawki dla graczy, więc byłoby dobrze, gdyby spisywały się fajnie w tym gatunku. No i tak właśnie jest. Jeśli chodzi o pozycjonowanie, to jest po prostu precyzyjne. Nie mamy problemu z określeniem kierunku, w którym coś się w grze dzieje. Jeśli chodzi o poziom efektów, to efekty są dość realistyczne, z delikatnie basowym wydźwiękiem. Po prostu eksplozje czy jakieś ciężkie wystrzały będą nieco bardziej rozbrzmiewać w naszych uszach niż w takich słuchawkach o bardziej studyjnym, zrównoważonym brzmieniu. Tutaj mamy jednak nieco podkręcone dolne częstotliwości. Słyszalność kroków na poziomie dobrym. Generalnie nadają się świetnie do gier komputerowych. No dobrze, czas na kilka zdań podsumowania. Po testach nasuwa mi się tutaj jedno słowo określające te słuchawki. Przyzwoite. Jeśli chodzi o jakość wykonania, jeśli chodzi o poziom komfortu, jeśli chodzi o mikrofon, no to nawet jest troszkę lepiej niż się spodziewałem. I jakość dźwięku bardziej podstawowa. Nie są to słuchawki dla melomana do słuchania wszelkich gatunków muzyki, ale dźwięk jest naprawdę zrównoważony, jest nieźle. Mają całkiem mocny, soczysty bas, więc nadadzą się na pewno do muzyki rozrywkowej, do bardziej wymagających gatunków jak muzyka filmowa, klasyczna czy muzyka rockowa. Moim zdaniem nie do końca, ale to już byście musieli ocenić sami. Tak więc to jest moja opinia na temat tych słuchawek. Pamiętajcie, że gdybyście chcieli sprawdzić, gdzie w tej chwili można je kupić najtaniej, to kliknijcie w link w opisie filmu i wszystko wiecie. Jeśli ten film Wam się spodobał, oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, jeśli chcecie, nie zmuszam. Natomiast będę bardzo wdzięczny za kliknięcie przycisku subskrybuj, nic to nie kosztuje, chwila i gotowe. Tak więc jeśli w tej chwili klikacie ten przycisk, to dziękuję Wam bardzo, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, pozdrawiam Was, cześć!